Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj akurat z grzbietu konia rozpoczynam poradnik, ale chciałabym Was zaprosić do obejrzenia go, bo dzisiaj opowiem Wam o pracy na Cavaletti w kusie, więc zapraszam Was do oglądania. Ten, kto obserwuje mnie regularnie, to wie, że dużo mówię o pracy na drążkach, bo uważam, że ona jest niezwykle potrzebna, jeśli chodzi o pracę jeźdźca i konia, z tego względu, że pozwala rozbudować muskulaturę koniowi, ale także pozwala jeźdźcowi ćwiczyć swoją szybkość reakcji, podążanie za ruchem konia i dążenie do prawidłowego odczuwania. I myślę, że to jest takie kluczowe. Więc kombinacja, którą Wam zaproponowałam, daje możliwość nam bardzo, nie dość, że ujeżdżeniowo, ale także i skokowo podejść do tego zadania, ponieważ skoczkowie często muszą zmienić nogę, galopują z jednego zakrętu w drugi, a w sytuacji, w której dbamy o to, że gibkość konia, balans konia na drążkach jest udoskonalany, to mamy możliwość zbudować z konia naprawdę sprawnego atletę, dzięki właśnie takim kawaletkom. Tak, rozluźniaj, nie wypuszczaj kontaktu, rozluźniaj. Rozluźniaj i bądź z nią. Super, super. Tak, tak. Dobrze, i najeżdżaj, teraz jest fajnie. Cały czas kontakt i pamiętaj, idziesz półparada, lewa wodza, prawa luzuje i pryt. Pryt, 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 pryt. Tak, super. Przerwa. I teraz lewa wodza do szyi. Tak, dobrze. Tylko niepotrzebnie opuściłaś tą rękę, nie? Powiem Wam, że doceniam bardzo pracę na drążkach w kusie. I nie ukrywam, że gdybym mogła drążki ustawiać w lesie, rozstawiać i pracować na nich w lesie, to też bym z wielką chęcią to robiła. Dzisiaj chcę Wam pokazać taką kombinację w kształcie S, która pozwala nam pracować w taki sposób, że przekładamy raz lewe pomocy, raz prawe pomocy, czyli raz od prawej łydki, raz od lewej łydki działamy i pobudza to konie i jeźdźców do tego, żeby manipulować swoim ciałem, manipulować w taki sposób, że raz ulega od wewnętrznej łydki, a raz ulega od drugiej wewnętrznej łydki, ponieważ zmieniamy kierunek w trakcie takich drążków. Tylko pilnuj teraz, lewa ręka dochodzi do szyi. O właśnie, super. I spokój, pry, pry, pry. I rytm, i rytm, i rytm. Tak, zblokowałaś troszkę rękę, dlatego ona zrezygnowała. Dobrze, tu super i jeszcze raz. Te zadanie także uczy tego, że jeździec potrafi przechodzić płynnie z łydki wewnętrznej na drugą wewnętrzną, czyli jak pracujemy od wewnętrznej łydki do zewnętrznej wodzy, to zadanie nas zmusza, żeby szybciej reagować, czyli to, co byśmy oczekiwali od jeźdźca, czyli timingu. Jeżdżaj! Pamiętaj, prawo troszkę luzujesz, lewa do szyi. Tak, widzisz? Super! Tylko za szybko! A, i jedziemy, Daria. Trochę za daleko tam wyjechałaś, nie? Ale jedź, spokojnie, pryt, pryt, nie. Tak, 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 super. Świetnie. I rytm, rytm, super, super. Idealnie. Idealnie. Bardzo dobrze, daj jej przerwę. Zostawiasz go, Hania, cały czas pracujesz. Półparada, półparada, zostawiłaś już go. Tak, o, widzisz? Świetnie! Dobry kot! Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się podobał i zastosujecie moje rady i propozycje treningowe w swoim życiu codziennym, treningowym. Ja tymczasem, moi drodzy, się żegnam i zachęcam Was, żebyście odwiedzali nasze sociale, czyli na Facebooka Stajni Iskra, czy na Instagrama, TikToka i oczywiście na YouTube'a. Ja na swoim fanpage'u oraz na Instagramie dużo mówię o życiu codziennym naszej stadniny, a mój Instagram nazywa się Jeździectwo bez tajemnic, więc także Was zapraszam do siebie, żebyście poznali bliżej Iskrę i namacalnie zobaczyli codzienność. Ja tymczasem się żegnam i pozdrawiam Was serdecznie.